BetClick możesz grać bez podatku. Codziennie, całą dobę, wszystkie sporty. Stal Stalowa Wola gra u siebie z Polonią Warszawa i mówiąc krótko, Stal jest na fali wznoszącej. Wznoszącej, bo w czterech ostatnich spotkaniach nie przegrała, tracąc tylko 2 gole. Polonia to drużyna, która miała 2 twarze w tym sezonie. Pytanie, którą pokażę dzisiaj. Czekamy, jak rozstrzygnie się to spotkanie po 90 minutach, zapraszając Tomasz Łapiński i Krzysztof Lenarczyk. Chciał przyspieszyć Pioterczak bez przejęcia piłki i to się nie udało. Ruszają goście. Dużo miejsca ma Predenkiewicz, jedna klepka. Zobaczymy, znowu ta obrona Stali rozciągnięta. Predenkiewicz, Zjawiński. Auzmendi nie widział, zdecydował się na strzał, miał z prawej strony rozpędzającego się Zawistowskiego, który naprawdę miał bardzo dużo miejsca. Patrzmy tutaj, dobre rozegranie i to jest ten moment, od razu wybrał opcję ustawienia piłki sobie do swojej lewej nogi Hiszpan. Kolejna, znowu dużo wolnej przestrzeni zostawili poloniści. No Szwec na zamach, minięta defensywa i co? I słupek w tej sytuacji Patryka Zauchy. O, chorągiewka nie poszła w górę asystenta, wszystko było zgodnie z przepisami, naprawdę bardzo dogodna sytuacja. Ja też trzeba pochwalić się w tej sytuacji Jakuba Szweca. Koton, ładnie w dryblingu, Koton! Broni Adam Wilk. Dobra próba, natomiast strzał nie sprawił jakiegoś kłopotu Wilkowi. No i Kukułowicz. Kolejny raz widzimy ten przerzut. Skuteczny też widzą. Ależ piłka od Zauchy! No nie, naprawdę zdążył. Zabrakło mu kroka, może dwóch. Troszkę łamek. Kocholari do Predenkiewicza. Ten znów rozpędza się lewą stroną. Szukał Wegi. Wega wykorzystał błąd. Wega! Takie gapiostwo. To powinno skończyć się golem. Co teraz będzie sprawdzać arbiter? Popatrzmy. Predenkiewicz, dośrodkowanie. Chodzi o tu jest ten blok. Zagranie ręką chyba, prawda? Tak nam się wydaje. Przy tym bloku, z tej powtórki, tak, przy tym bloku. Z tej powtórki widać to zdecydowanie lepiej. Furtek chyba, że tym, który potencjalnie ręką piłki dotknął. Może kontakt z ręką był. Pytanie, czy zostanie to uznane jako przewinienie. Nie ma rzutu karnego. Teraz Mydlasz prawą stroną. Był Urban cały czas Stal. Mydlasz i to jest szansa dla gospodarzy! I nie ma bramki na 1-0. To jest błąd bramkarza, nie utrzymał piłki po tym dośrodkowaniu w rękach. Chociaż tam rzeczywiście Zaucha, był też kontakt. To znowu był Zaucha. A teraz goście, Hodzolari za plecy do Wegi. Wega, to jest znakomita okazja, Zjawiński! Nie ma bramki! Ale jest rzut karny, mam wrażenie. To jest przewinienie, wskazuje arbiter na punkt 11 metrów. Świetne prostopadłe podanie tutaj do Wegi, zgranie do środka. Oj, faktycznie. Taranowany tak naprawdę zawodnik Polonii przez bramkarza. Podcięty Wega. Muczą kibice, co jest oczywiście zrozumiałe, ale już Zjawiński! 1-0 dla Polonii. 7 gol w tym sezonie. Napastnika z numerem 9. Tavares. Czy będzie czerwona kartka? Druga żółta dla Michała Kołodziejskiego. Tak jest. Jeszcze ostatnie minuty będą grali w osłabieniu poloniści. Nowo Zjawiński, który popracował teraz w defensywie, ale teraz jeszcze Mydlasz, poprawka prosto w pole karne i co? Obok bramki Kukułowicz. Tavares, jest Górski. Pchełka miękko i co? Tavares, nie ma bramki. Sygnalizują zagranie ręką, ale arbiter pokazuje, jaka ręka jak bar. No i z tej powtórki nic nie wiadomo. Natomiast gramy dalej. A teraz Kukułowicz, piłka odchodząca też jest. Adam Wilk w polu karnym. Cały czas przed szansą. Stalowa Wola i jest gol! 97. minuta meczu i jest wyrównanie. Nagrodzona została ta ambicja, ta chęć właśnie zdobycia tego wyrównującego gola. Ten strzał naprawdę Kukta bezradny. Gęsto, wiele się działo, zasłonięty był bramkarz, ale ostatecznie piłka wpadła do siatki, ostatecznie też remis. W BetClick możesz grać bez podatku, codziennie, całą dobę, wszystkie sporty.